Cześć, tutaj wulgarny kinoman, tym razem nie będzie recenzji, a relacja z Poznania aż. Po chuj tam jechałem i z kim? Już wam mówię. Kilka tygodni temu napisał do mnie niejaki Sine Maciej. Od słowa do słowa zaprosił mnie on do siebie na miejscówkę, aby wspólnie wybrać się na noc kina organizowaną przez Multikino w ostatni dzień roku szkolnego. Bilet okazał się bardzo tani, tylko 11 zł w przedsprzedaży internetowej. Wybór produkcji nieco stary, ale za to dający możliwość nadrobienia interesujących pozycji, a sama akcja wiązała się z koniecznością ruszenia tyłka z domu. Oglądajcie to. Moja podróż rozpoczęła się na dworcu PKS w Poniatowej. Mój entuzjazm do wyprawy narastał w miarę odkrywania niezliczonych, atrakcyjnych destynacji. Ten Kraśnik, no i Puławy, 4 razy dziennie. Tym razem skierowałem się prosto do Lublina. Ta metropolia wschodu posiada jeden feler, o którym wypada ostrzec wszystkich, którzy udają się do Koziego Grodu. Nieprzypadkowo mówię o nim z pozycji pędzącego roweru miejskiego. Miejscowy dworzec autobusowy jest oddalony od kolejowego o niemal 3 km. Na skutek historycznych decyzji, niefortunnych kwestii administracyjnych, a co mi tam, zwykłego ludzkiego pokurwienia, podróżnych czeka niebagatelna przesiadka. I uwierzcie mi, rower to najszybsze możliwe połączenie. Tak dotarłem na pociąg. Ochroniarze na mój widok skierowali mnie na platformę dla niepełnosprawnych i w ten sposób zasiadłem na moim miejscu przy oknie, z widokiem oczywiście na ścianę. Kurwa. Po kilkudziesięciu minutach zdenerwowałem się po raz drugi, gdy przypomniałem sobie o zaledwie 5-minutowym okienku na przesiadkę, a pociąg zaliczał już 6 minut opóźnienia. Postanowiłem rozładować stres w kiblu, pijąc szejka. To bardzo pożywny napój, który jednak wygląda tak obrzydliwie, że wstyd pić go z przezroczystej butelki. Przyrządzam go z banana, serka wiejskiego, kakała, płatków owsianych, mleka i odrobiny sraczki. Tak, dobrze słyszeliście, odrobinę gówna, minimalnie typu 6 w bristolskiej skali. Jeśli nie macie takiego pod ręką, można je zastąpić świeżymi żygami. Polecam. Zdążyłem na kolejny pociąg i od razu się zadumałem. Dla niektórych 26 czerwca był końcem roku szkolnego, natomiast dla mnie ten dzień miał stać się symbolicznym końcem przesiadywania w piwnicy. Wreszcie miałem wziąć udział w maratonie filmowym z prawdziwym kinomaniakiem. W końcu zdobędę kolegę z YouTube'a. Macieju, świecie, nadciągam! Poznań wzbudził we mnie niemałą nostalgię. To właśnie w popisowym obiekcie Kinepolis pochłaniałem kolejne filmy, gdy powstawały moje pierwsze recenzje. Nie zapomniałem rzucić okiem na piękne Jezioro Maltańskie oraz zabytkową wieżę, w której mieszkałem przez połowę 2013 roku. Sine Maciej to świetny człowiek. Zaprosił mnie na dach, gdzie rozprawialiśmy o filmie, recenzjach, rozwoju i technikaliach wideo. Postanowczo zbyt krótkim czasie wyruszyliśmy na nocny seans. Reszta jest już historią. I planem. Było bardzo pozytywnie, stanowczo polecam ten styl bycia i styl życia. Jest lato, to teraz organizuje się w chuj festiwali filmowych. Poza tym nie ma szkoły, więc nie macie żadnego powodu, aby nie uciec z domu. Jak nie teraz, to kiedy? Uciekajcie z domu, poznawajcie ludzi, chodźcie na filmy. Wyprawa do Poznania, oprócz tego, że była świetną przejażdżką, była też pewnego rodzaju wyjazdem roboczym. Żaden z nas na tym wyczerpującym maratonie nie próżnował, nie spał, może troszeczkę. I w ten oto sposób możemy wam dostarczyć troszkę materiału z tego oto wydarzenia. Zapraszam już teraz do obejrzenia recenzji 3 filmów z ubiegłego roku, które oglądałem na nocy kina. Lada moment będą też dostępne nasze wspólne 2 recenzje. Kingsmana i Za jakie grzechy dobry Boże. I te wszystkie wspaniałości za chwilę będziecie mieć dostępne z poziomu tej uroczej, poręcznej, czarnej planszy z adnotacjami, która pokaże się już... O... Już teraz. To ja tylko dodam, że ja nazywam się Wulgarny Kinoman i byłem w Poznaniu. Oglądajcie te recenzje i wspierajcie mojego kolegę z YouTube'a, Sine Macieja. Na razie.